Sebastian Kubasik, DJ, konferansjer jarociński. Witam Cię, Sebastian, na moim kanale. Cześć Maciej, witam wszystkich bardzo gorąco. Sebastian, gdybyś miał powiedzieć, przy jakiej muzyce bawią się dziś Polacy na weselach po północy? Wiesz co, po północy, no myślę, że jest to muzyka klubowa. Muzyka klubowa gdzieś tam od godziny pierwszej, drugiej. Dlaczego? Dlatego, że ta młodzież, która dzisiaj ślubuje i bawi się na tych przyjęciach weselnych, za młodych lat bawiła się w klubach i ten klimat klubowy no jak najbardziej musi się znaleźć na ich przyjęciach weselnych. Zapytałem o to tak trochę podchwytliwe. Chyba nie jesteś zaskoczony. Chodziło mi oczywiście o disco polo. Jak właśnie zmienia się postrzeganie tej muzyki na przyjęciach, na weselach, na imprezach? Wiesz co, no moim zdaniem jest jej coraz mniej, jeżeli chodzi o muzykę disco i muzykę disco polo, aczkolwiek też uważam, że jeżeli znajdą się szlagiery, nie wiem, 5, 6, 7, 8 nagrań, to się też nic złego nie stanie, no bo tak naprawdę gramy przyjęcie weselne, gdzie jest wiek od powiedzmy, nie wiem, 18-17 lat po 70-80 lat i goście też tego oczekują, żeby ta muzyka się pojawiła. Więc myślę, że się nic złego nie stanie, jak ta muzyka się pojawi w jakimś tam mniejszym wydaniu, aczkolwiek no dzisiaj na przyjęciach weselnych dużo muzyki polskiej, dużo muzyki zagranicznej, dużo muzyki i muzyki muzycznych wspomnień, lata 80., 70., 60. No i tak to muzycznie wygląda. No i tam wcześniej wspomniana muzyka klubowa po godzinie pierwszej, drugiej, no to już nie ma opcji, musi być. Czyli Krzysztof Krawczyk, parostatkiem Piękny Rejs. Tak jest, dokładnie. Okej. Słuchajcie, tylko dodam, że jeżeli chodzi o muzykę graną przeze mnie na przyjęciach weselnych, to też staram się dotrzeć do każdego z gości. Chcę, żeby każdy z gości wyszedł z przyjęcia weselnego zadowolony. Czy to jest młodzież, która ma, nie wiem, 17-18 lat, czy młodzież, która ma 30-40 lat, czy dziadkowie, no staram się grać dla wszystkich. Zawsze te bloki muzyczne, które buduję, w danym bloku muzycznym może pojawić się klimat, nie wiem, lat 70., 80., współczesna muzyka, no tak, żeby wszystkich zachęcić do wspólnej zabawy. Ale z pewnością grałeś na takiej imprezie, na której para młoda powiedziała disco polo nie. Za żadne skarby. Tak, bardzo często. Powiem Ci, Maciej, że w tym roku przyjęcia weselne w 90% właśnie tak wyglądały. Bez muzyki disco. I powiem więcej, no żeby zbudować fajny klimat muzyczny, naprawdę nie potrzeba muzyki disco. Jest tyle fajnych, nawet czy to muzycznych wspomnień, czy nawet tą muzykę teraźniejszą, typu Podsiadło, Zaleski, Sanach, jeżeli chodzi o polskie klimaty, czy też zagraniczne, dance'owe klimaty, że naprawdę można muzykę disco zastąpić fajnym muzycznym klimatem na fajnym poziomie. Mm-hmm. Dobrze, to była ta autopromocja, można powiedzieć, a teraz skupmy się troszeczkę na tematach jarocińskich, bo też chciałem porozmawiać na temat tej muzyki klubowej, która przecież w Jarocinie była, jest i chyba będzie, bo przecież te kluby są i one też zmieniają się. Ty pamiętasz jeszcze czasy tak w swojej młodości, chociaż wszyscy jesteśmy młodzi, tutaj w swojej młodości imprezy w Alcatraz? No jasne, że tak. Uczęszczałem. Pamiętam wakacje zimowe. Nie wiem, czy też to było wakacje letnie, ale na pewno wakacje zimowe na 100% były grane w środy. I zawsze w środy gdzieś tam ze znajomymi, z przyjaciółmi, żeśmy właśnie bawili się w klubie Alcatraz w Jarocinie. Jak dzisiaj patrzysz na imprezę Alcatraz i te wszystkie kluby, które w Jarocinie były, za chwilę sobie o nich porozmawiamy, patrząc na imprezy dzisiejsze, to jakbyś to porównał? Da się to w jakiś sposób porównać i w jakiś sposób złożyć w całość? Wiesz co, no tak naprawdę no to zmieniły się pokolenia, bo to pokolenie się już na pewno zmieniło. No kiedyś tak naprawdę bynajmniej ja, jeżeli gdzieś tam jeździłem do klubów, czy jak nie było okazji wyjechać, bo nie było transportu i spędziliśmy ten czas w Jarocinie w klubie Alcatraz, zawsze gdzieś tam się chodziło, że posłuchać dobrej muzyki, potańczyć przy dobrej muzyce, bo ta muzyka nie była tak dostępna, jak dzisiaj jest dostępna. Odpalamy Spotify czy jakiś inny, czy YouTube i tak naprawdę mamy na wyciągnięcie ręki każdy klimat muzyczny.
No kiedyś tego nie było, więc do klubów też chodziło się po to, żeby posłuchać dobrej muzyki. Dobre kluby też i klubowicze w tych klubach tworzyli niesamowity klimat, no który tak naprawdę no, nie spotkałem już nigdzie indziej, chyba że chodzi o festiwale, to tak, ale jeżeli chodzi o kluby, to ciężko spotkać ten klimat, który panował w latach powiedzmy 2000-2004, gdzie ja miałem przyjemność no bawić się. Właśnie, też zakup płyty CD to już było wydarzenie w życiu prywatnym, nie? Bo to też nie było tania rzecz wtedy. Dokładnie tak. Był Alcatraz, w międzyczasie były kluby takie około jarocińskie, ale przecież pamiętamy Palermo, pamiętamy klub pod strzechą, gdzie miałeś przyjemność po raz pierwszy tak naprawdę zetknąć się z DJ-ką. Jak to wyglądało? I opowiedzmy przede wszystkim, gdzie był ten klub? Wiesz co, Maciej, może klub za duże słowo, bardziej pub. Pub pod strzechą. Pub. Tak, pub pod strzechą. Wiesz co, no miałem tą przyjemność i tak naprawdę ten pub miały osoby z mojej rodziny, Agnieszka i Michał, których serdecznie pozdrawiam, tak naprawdę dzięki ich tutaj możliwości, że udostępnili miejsce i mogłem grać w ich pubie. Tak naprawdę robię to do dnia dzisiejszego. Zresztą Michał to mnie do dzisiaj wspiera i mamy bardzo fajny kontakt ze sobą. Ale powracając do tematu, tak naprawdę no poznałem w tym klubie DJ-a, który pracował w Radiu, tak? No pokazał mi bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o pracę z mikrofonem, o dobieranie utworów, żeby ten klimat gdzieś tam z godziny na godzinę utrzymywać i fajnie budować i żeby ten parkiet utrzymywać, bo tak naprawdę no, właścicielowi o to chodzi, żeby ten parkiet był cały czas pełen, żeby zatrzymywać tych ludzi w pubie, a nie żeby ktoś wchodzi, otwiera drzwi, o i nie ma nikogo, wychodzimy. No wręcz przeciwnie, tutaj trzeba było tak grać, żeby tych ludzi utrzymywać i to się udawało. Grałem tam bodajże, jak się nie mylę, 2 lata albo 2,5. Później z jakichś tam względów, nawet nie wiem jakich, kuzyn musiał zrezygnować z prowadzenia tego lokalu i później miałem przyjemność grać w Młynie, jak się nie mylę. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, to pub pod strzechą był na ulicy Wolności, w miejscu, gdzie była gazeta jarocińska, a na tyłach był ten właśnie ten pub. Tak jest. I zresztą w Młynie, no to można powiedzieć taki mały awans dla ciebie, bo przede wszystkim metrażowo się zwiększyło, jednak też fajna, chociaż krótka przygoda chyba z tego, co pamiętam. Tak, krótka przygoda, aczkolwiek tak, awans, nawet awans muzyczny, bo tam troszeczkę już inna muzyka była grana w Starym Młynie. Jeżeli chodzi o parkiet, tak, parkiet był większy. No lokal wizualnie dość podobny, bo też trochę cegły, trochę drewna. Więc podobnie, ale klimat muzyczny był troszeczkę inny, ale też były fajne imprezy. A jakbym miał wrzucić taki granacik i się zapytać, co sądzisz na temat piwnicy Jana, o tym, jak ona się zmieniała, ta piwnica. Bo ja pamiętam naprawdę dobre lata piwnicy Jana. Dzisiaj nie słyszę dobrych opinii o tym klubie. Co ty myślisz na temat piwnicy Jana? Nie chciałbym Maciej oceniać, bo tak naprawdę ostatni raz w Janie czy w piwnicy Jana miałem przyjemność być, jak jeszcze mój przyjaciel grał tam, Mosquito. Pozdrawiamy zresztą. Tak, pozdrawiamy Marka. I wtedy ten klimat muzyczny był fajny. No nie chcę dzisiaj oceniać, bo tak naprawdę no nie miałem przyjemności tam być. A to, co ludzie mówią, to zawsze gdzieś tam biorę, no dopóki sam nie zobaczę, to wtedy gdzieś tam oceniam, a tak naprawdę no nie chciałbym oceniać, bo no nie byłem. No był moment rozbudowy Jana i naprawdę to był bardzo popularny klub przez wiele lat w Jarocinie. To naprawdę top on the top. To były kolejki i czasami były dni, że nie można było się dostać do środka. Tak, a taka ciekawostka, no DJ, który tam gra do dnia dzisiejszego, czyli Freshu, gra, można powiedzieć, od początku istnienia tego lokalu. Nie wiem ile, nie będę strzelał, czy to jest 15, 20, 30.
lat, ale no, gra do dnia dzisiejszego i to jest fajne i piękne, nie? Że jedna osoba, jeden DJ związany praktycznie przez całą swoją karierę DJ-ską z jednym lokalem. No i na pewno też duże słowa uznania dla Marcina Raczkiewicza, bo na pewno no, zawsze starał się robić dobrą robotę w tym lokalu i pamiętam, że zawsze miał dla każdego dobre słowo. Tak. Zawsze ktoś, kto stał przy barze, zawsze go dobrze przywitał, że tak powiem. Tak. Nawet jak tam byłem zapraszany przez Marka jako taki DJ, który wystąpi przez półtora godziny tak. Zaprezentuje, no to zawsze był człowiek bardzo mile ugoszczony i też Marcina jakby pozdrawiamy bardzo gorąco. Tak, tak, tak. Dawno Marcina nie widziałem, ale wspominam naprawdę super współpraca i no nie można nic złego na ten temat powiedzieć. A ty jak zacząłeś swoją przygodę z DJ-ką, to czułeś że chcesz, lubisz to robić, że czułeś muzykę, przede wszystkim czułeś rytm, bo jednak no, trzeba mieć pewne predyspozycje, żeby w ogóle zajmować się muzyką. Wiesz co, moja przygoda z muzyką tak naprawdę zaczęła się, to były gdzieś tam początki szkoły podstawowej. Nauka gry na keyboardzie. No i gdzieś tam przez tą szkołę podstawową gdzieś tam cały czas się uczyłem gry na tym keyboardzie. I też gdzieś tam mój bunt to były glany. To były delikatnie długie włosy, może nie mega długie, ale rockowa muzyka metalowa, death metalowa i gdzieś tam pierwsza klasa liceum, tak to wyglądało. Później gdzieś tam poznałem ekipę, która jeździła do klubów i tak zaczęliśmy razem wspólnie jeździć do tych klubów. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy się fajnie bawili, uwierz mi, a ja zawsze, czy to jak jeździliśmy zazwyczaj jeździliśmy do Manieczek, do Ekwadoru, to ja zawsze gdzieś tam przy DJ-u stałem i obserwowałem pracę. Zawsze gdzieś tam byłem kierowcą. Ja nie jeździłem, żeby się bawić, tylko jeździłem, żeby posłuchać dobrej muzyki i popatrzeć na DJ-a. I tak naprawdę sobie gdzieś tam w głowie to układałem, a może spróbować. I gdzieś tam zaczęły się imprezy moich znajomych w szkole średniej. To były już gdzieś tam te osiemnastki. Te osiemnastki, gdzieś tam połowinki klasy starszej, no i tak ta przygoda się zaczęła i gdzieś tam no, pokochałem tą pracę. I też trzeba powiedzieć, że na przestrzeni lat ludzie po prostu mieli coraz więcej pieniędzy, mogli sobie na więcej rzeczy pozwolić i po prostu zapłacić komuś, kto przyjdzie, będzie puszczał muzykę, bo wcześniej to nie było tak praktykowane, nie? Nie. Powiem szczerze, że ja jak zaczynałem tak naprawdę przygodę pod strzechą, później w młynie i później stwierdziłem, że fajnie by było gdzieś tam pograć na tych osiemnastkach, weselach, to tak naprawdę nas w Jarocinie DJ może było z trzech, którzy się tym zajmowali. Tak. I dopiero później gdzieś tam tych imprez coraz więcej no i zaczęło to wszystko fajnie się rozwijać w fajnym kierunku i trwa do dnia dzisiejszego. No właśnie, dzisiaj z tego takiego hobby przemieniło się w zawód, czyli w tygodniu tak. Się nudzisz, a w piątek wychodzisz i wracasz w niedzielę, rozumiem? Tak, to znaczy tak, już po pandemii wracają imprezy firmowe, więc w październiku już mam imprezy w tygodniu, czyli zaczynamy weekend już od środy, środa, czwartek, okay. Więc już zaczynają się powoli, wracają imprezy firmowe, bo tego nie było. Co mnie bardzo cieszy, więc te weekendy zaczynają się od czwartku, piątku, soboty i tak jak mówisz, w niedzielę wracam do domu. A jeżeli chodzi o tydzień, to tak nie do końca. Ja zawsze robię sobie wolny poniedziałek. Tak naprawdę w poniedziałek nie robię nic, jeżeli chodzi o muzykę czy spotkania. Odpalasz FIFA. Tak. Odpalam FIFA i z moim synem gramy, jeżeli czas na to pozwala, a jeżeli nie z synem, no to tam gdzieś od tej godziny 22 do 4, 3 nad ranem sobie gram, no bo to jak to po weekendzie, ta pierwsza noc, żeby powrócić do normalności, to też potrzeba trochę czasu i od wtorku wstaję zasypiam o powiedzmy tej 23. Jeszcze dwa wątki mnie interesują. Pierwszy to jest taki, żeby zamknąć jeszcze ten temat wesel i imprez, to od czasu do czasu irytują cię pijani ludzie, klienci twoi, którzy przychodzą, zamawiają, proszą, mówią, krytykują i chcą wejść w ogóle na twoje miejsce? Nie, powiem ci. Zdarza się?
Nie, powiem tak. Mało kiedy zdarza się u mnie na imprezach, że ktoś podchodzi i nie wiem, prosi o jakiś numer, bo staram się tak grać, żeby gdzieś te klimaty muzyczne zaspokoić. I mało kiedy się zdarza. Zdarzają się osoby, które podchodzą, poproszą o jakiś utwór. Jeżeli jest to utwór, który tam gdzieś nie odbiega od moich tam norm, to jak najbardziej, jeżeli odbiega, to zaproponuję coś zawsze innego. A czy mnie irytują osoby pod wpływem alkoholu? Nie, myślę, że nie. Powiem szczerze, że to się też zmienia, że to już nie są osoby, które na przykład widać, że mają już dosyć. Każdy stara się na tych przyjęciach weselnych, na nie wiem, osiemnastkach, na jakiego typu imprezach okolicznościowych w miarę wyglądać, więc myślę, że to już nie jest tak kiedyś, że ktoś tam gdzieś pił, że tak powiem, do ostatniego kieliszka. Rozumiem. Na koniec chciałem Cię zapytać o stosunkowo nowy klub na mapie Jarocina i nie jest to lokowanie produktu, tylko chciałem Cię również zapytać o Twoje zdanie na temat klubu, który powstał na terenie spółki Jarocin Sport właśnie przy stadionie. Chodziło mi o kręgielnię, tak? Cały kompleks, który się z tym wiąże. Nowe miejsce na mapie Jarocina, czy wygrywa troszeczkę dalej też od centrum, trzeba powiedzieć, i czy to ma wpływ na klientów? Jacy to są klienci, jak to wszystko wygląda od środka? Bo ja jeszcze nie byłem, ale jestem ciekawy Twojej opinii. To Maciej polecam. Więc tak, miałem przyjemność grać tam, jak się nie mylę, 3 razy. Raz grałem na imprezie, nie, przepraszam, 2 razy grałem tam na imprezie firmowej. I raz grałem, jak lokal był otwarty dla wszystkich gości. No potencjał, jeżeli chodzi o green room i o kręgielnię, no potencjał bardzo, bardzo duży, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o gości, też fajny poziom. Jeżeli chodzi o muzykę, no też fajny poziom. Jest muzyka fajna, house'owa, którą też kocham i na co dzień słucham. Więc no nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o kręgielnię i green room. Jeżeli chodzi o piętro wyżej, czyli o salę bankietową, tak naprawdę tydzień temu w sobotę miałem przyjemność zagrać tam pierwszy raz. No też potencjał ogromny. Akustycznie, jeżeli chodzi o obsługę, no wszystko na bardzo fajnym, wysokim poziomie. Okej. Okay. To co, to był ostatni wątek. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze podsumować, coś powiedzieć? Chciałbym pozdrowić wszystkich kolegów z branży i koleżanek, to jest najważniejsze. No i żeby każdy z nas miał jak najwięcej tych imprez. No właśnie, bo też fajny temat. Nigdy, wydaje mi się, że nigdy między wami nie było jakiejś wielkiej rywalizacji, konfliktu, czy pojawiają się. Wydaje mi się, że to jest taka jakaś jednak notabene zgrana paczka. Tak, jedna wielka rodzina. Jeżeli ktoś ma jakiś problem sprzętowy, czy nie wiem, zdrowotny, to no, nie znam osoby, która by została bez pomocy. Naprawdę wspieramy się i to jest też piękne w tym zawodzie, że można liczyć na koleżanki i kolegów z branży. Fajnie. Tym fajnym, miłym akcentem zakończymy tą rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego, jeszcze wielu imprez i zapraszamy do wszystkich klubów w Jarocinie, żeby nie było, że któryś zreklamowaliśmy. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cześć, na razie. Cześć, dzięki, Maciej.